Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam wielką radość i prawdziwą satysfakcję przedstawić wykonawców tegorocznego koncertu dyplomantów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Pusta sala koncertowa to smutny obraz życia w czasach pandemii, obraz, do którego trudno nam się przyzwyczaić. Na szczęście istnieje miejsce, gdzie COVID-19 nie ma wstępu. To scena wirtualna, przestrzeń bez limitów i obowiązku dystansu społecznego. Miejsce, gdzie pomimo braku fizycznej obecności możemy doświadczyć pięknych wrażeń oraz wzruszeń i pozostać blisko siebie. Drodzy Państwo, korzystając z tej formy przekazu, prezentujemy wykonawców, którzy kończą wieloletnią naukę w Przemyskiej Szkole, dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia oraz Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Przedstawimy 14 młodych artystów, utalentowanych muzycznie, ale też uzdolnionych w innych dziedzinach. Osobowości z wieloma pasjami i ambitnymi planami na przyszłość. Przez wiele lat miałam przywilej towarzyszyć im jako nauczyciel i wychowawca, poznawać na lekcjach, konkursach, popisach i koncertach, a także poza szkołą na wspólnych spotkaniach i wycieczkach. Teraz mam zaszczyt prowadzić ostatni ich występ w szkole. Szanowni Państwo, proszę zarezerwować sobie czas i najlepsze miejsce przed ekranem. Przed nami koncert dyplomantów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Zapraszam. Koncert dyplomantów otworzy Aleksandra Baszak, utalentowana wiolonczelistka z klasy pani Anny Magdziak. Ola jest laureatką szeregu krajowych i zagranicznych konkursów muzycznych zarówno w zakresie solowej gry na wiolonczeli, jak i w dziedzinie kameralistyki. Kilka dni temu zdobyła niezwykle cenną, drugą nagrodę w 26. Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych imienia Zdzisławy Wojciechowskiej. Za osiągnięcia artystyczne Ola kilka razy wyróżniona została stypendiami. Dodatkowo w tym roku szkolnym otrzymała stypendium w nagrodę za najwyższą wśród uczniów średnią ocen ze wszystkich przedmiotów. Ola to osoba aktywna i ciekawa świata. Nie znosi bezczynnego siedzenia w domu. Uwielbia, jak coś się w jej życiu dzieje. Lubi długie spacery, a przede wszystkim kocha podróże. Zwiedziła wiele ciekawych miejsc w Polsce i za granicą i mocno tęskni za tym, by podróżowanie znów stało się możliwe. W naszym koncercie Ola zaprezentuje polonez koncertowy op. 14 Davida Popera. Przy fortepianie towarzyszy jej pan Łukasz Magdziak. Zapraszam. Aleksandra Baszak. Thank you.
Kolejny wykonawca koncertu, Dobrosław Jabłoński, jest uczniem klasy gitary pana Leszka Suszyckiego. Dobrek to utalentowany i wyjątkowo wszechstronny muzyk. Multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor i producent. Artysta porusza się swobodnie i odnosi sukcesy zarówno w zakresie muzyki klasycznej, jak i jazzowej. Oprócz nagród w prestiżowych konkursach muzycznych jest też laureatem wielu stypendiów. Dobrosław już współpracuje z czołowymi wykonawcami polskiej sceny jazzowej i popowej. Biorąc pod uwagę, że ma dopiero 19 lat i wielką chęć ciągłego rozwoju, to świetny prognostyk dla dalszej kariery. Muzyka jest dla Dobrka niemal całym jego światem. Jedyna pozamuzyczna pasja to bilard. W koncercie dyplomantów Dobrosław wykona utwór Fernanda Sora, Grand Solo Opus 14. Zapraszam. Dobrosław Jabłoński.
Kinga Chorochowik jest uczennicą klasy fortepianu pani Oksany Masnej. Jest osobą o wielu artystycznych zainteresowaniach i talentach. Jako pianistka ma na koncie sukcesy w krajowych i zagranicznych konkursach i kilka wyróżnień w postaci stypendiów. Obok muzyki jej drugą wielką pasją jest aktorstwo. Zdolności w tej dziedzinie rozwija uczęszczając na zajęcia teatralne. Poza muzyką i teatrem Kinga interesuje się ochroną środowiska. Dba o otaczający nas świat m.in. poprzez wegański styl życia. W wolnym czasie zajmuje się kulinariami. Ostatnio zgłębia tajniki kuchni indyjskiej i libańskiej. W koncercie dyplomantów Kinga zaprezentuje preludia z opusu 34 Dymitra Szostakowicza, numer 14, 17 i 20. Przed Państwem Kinga Chorochowik. Zapraszam. Thank you.
Kolejny wykonawca koncertu, Michał Jarosz, uczy się w klasie śpiewu solowego pani Jadwigi Kot-Ochał. Michał interesuje się muzyką i naukami humanistycznymi. Jego największymi pasjami są historia, historia muzyki i literatura. Bardzo lubi śpiew i grę na fortepianie. Michał ma na swym koncie sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz wyróżnienia w postaci stypendiów. W 2020 roku został laureatem ogólnopolskiego projektu Matura na 100% i tym samym znalazł się w bardzo wąskim i zaszczytnym gronie 24 maturzystów, którzy zdali egzamin dojrzałości z maksymalnym wynikiem procentowym. Od roku Michał studiuje historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W niedalekiej przyszłości zamierza też podjąć naukę na kierunku muzykologia. W koncercie dyplomantów Michał wykona dwa utwory. Arię Figara, Non più andrai, z pierwszego aktu opery Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz pieśń Vagabond Buana Williamsa. Przy fortepianie pan Andrzej Bednarski. Zapraszam. Andrai farfalone d'amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle tu mando il beso, narcisetto a doncino d'amor, belle belle tu mando il beso, narcisetto a doncino d'amor. Non tu andrai che sti bei pennacchini, col cappello leggero e galante, che la chioma, che l'aria brillante, che il vermiglio d'onesco color, che il vermiglio d'onesco color. Non gli andrà che il pennacchino, che il cappello, che la chioma, che l'aria brillante. Non gli andrà il farfallone d'amoroso, notte giorno di torno girando, dolle valle tu mando il beso, narcisetto a dolcino d'amor, dolle valle tu mando il beso, narcisetto a dolcino d'amor. Tra guerriere e paffarbacco, con mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, schiablo al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, gran turbante, molto d'oro, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece nel fandango, una marcia per il fondo, per montare per ballare, due navi a sfondo, un concerto di tromboni, di bambardi e di canoni, e le palle in tutti i tuoni, e l'orecchio con il fior. Non mi andrà che penna chi, non mi andrà che il cappello, non mi avrà e la chiama, non ne fra che aria brillante. Non mi andrà il farfallone d'amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle turbando il peso, narcisetta dolcino d'amor, belle belle turbando il peso, narcisetta dolcino d'amor. Erro bene la vittoria, alla gloria militar, erro bene la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
and the life I love, let them live go by me. Give the joy of heaven above, and the vile when I'm in. Burden the bush with stars to see, bread I dip in the river. There's enough for a man like me. There's a life forever. Let the blow for soon or late, let what will be o'er me. Give the face of air fair out, and the road before me. Wealth I seek not hope nor love, nor a friend to know me. All I seek I have not love, and the road below me. Let autumn fall on me, when I feel the leap there. Silencing the burden tree, biting the blue finger. White has been the frosty field, warm the fireside weather. Not autumn will I yield, but the winter ever. Let the blow for soon or late, let what will be o'er me. Give the face of air fair round, as we rode before me. Wolf, I ask not hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, I have not love, and the road Karolina Róg, kolejna uczestniczka koncertu, uczy się w klasie skrzypiec pana Andrzeja Gurana. Karolina jest zdolną i pilną uczennicą, świetnie radzi sobie z nauką. Spośród wszystkich dziedzin, którymi się zajmuje, najmocniej kocha muzykę i z nią wiąże swoją przyszłość. Interesuje ją przede wszystkim tworzenie muzyki. Chciałaby komponować utwory ilustracyjne, marzy, by pisać muzykę do przedstawień i filmów. Ma już w kolekcji kilka samodzielnych próbek twórczych, m.in. utwór o pociągu. Z koleżanką rozpoczęła też pracę nad musicalem. Na co dzień Karolina uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi. W wolnych chwilach chętnie gotuje i piecze ciasta. Bardzo lubi też oglądać seriale. W naszym koncercie Karolina zaprezentuje sonatę na skrzypce i fortepian op. 13 Ignacego Jana Paderewskiego. Partię fortepianu wykona pan Andrzej Bednarski. Zapraszam. Thank you.
Kolejny wykonawca koncertu to Arkadiusz Trysła, saksofonista z klasy pana Jacka Szota. Arek jest wyróżniającym się instrumentalistą. W tym roku zdobył 2 nagrody w międzynarodowych konkursach muzycznych edycji online. W konkursie Viva Italia we Włoszech zajął 1 miejsce, a w konkursie Interstellar na Ukrainie 2. Arek interesuje się historią i bardzo lubi czytać. Fascynuje go też numizmatyka. Najbliższą przyszłość Arek wiąże z saksofonem. Marzą mu się również równoległe studia prawnicze. W koncercie dyplomantów instrumentalista wykona sonatę na saksofon solo i fortepian op. 29 Roberta Muczyńskiego. Przy fortepianie pan Sebastian Bernatowicz. Zapraszam. Thank you.
Jowita Szczęśniak jest uczennicą klasy śpiewu solowego pani Olgi Popowicz. Jowita kocha sztukę, lubi śpiewać oraz tworzyć i wyrażać siebie poprzez rysunki i zdjęcia. W wolnym czasie dużo czyta i zajmuje się kotami, jej domowymi pupilami. Poza tym Jowita interesuje się naukami społecznymi, lubi analizować świat oraz ludzi i ich zachowania. Zamierza wybrać studia, które pomogą jej to wszystko bliżej poznać i zrozumieć. W koncercie dyplomantów Jowita wykona arię Cerliny Batti Batti o bel mazzetto z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie towarzyszyć jej będzie pani Maria Rudawska-Pętlak. Zapraszam. Kacper Batycki to utalentowany akordeonista, uczeń klasy pana Sławomira Wilka. Kacper kocha akordeon i z nim wiąże swoją przyszłość. Ma już w dorobku wiele cennych nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych w Polsce i za granicą. Trzy z nich zdobyte zostały niedawno w ogólnopolskim konkursie muzycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej, w międzynarodowym konkursie akordeonowym na Litwie
oraz w Międzynarodowym Konkursie Młodych Wykonawców na Łotwie. Za osiągnięcia artystyczne instrumentalista kilkakrotnie wyróżniany był stypendiami. Poza muzyką Kasper interesuje się sportem. Najbardziej lubi grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze. W koncercie dyplomantów akordeonista wykona koncert sztyk F-moll op. 79 Karola Marii Webera, część Presto Giocoso. Przed Państwem Kacper Badycki. Zapraszam. Thank you.
Przed nami kolejny wykonawca koncertu, Tymoteusz Kuśmider, perkusista z klasy pana Bogusława Sańkowa. Poza muzyką Tymek interesuje się przedmiotami ścisłymi. Zdolności w tym zakresie potwierdził, zdobywając nagrody i wyróżnienia w konkursach matematycznych. Z naukami ścisłymi wiąże też swoją przyszłość. Tymek w wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i układać puzzle. Jeśli tylko ma możliwość, spotyka się ze znajomymi, z którymi gra w podchody, planszówki i gry komputerowe. W naszym koncercie Tymoteusz Kuśmider zaprezentuje utwór na marimbę, koncert Nejarozauro, część czwartą, Despedia. Przy fortepianie pani Justyna Ignac-Kycia. Zapraszam. Thank you.
Scena należeć teraz będzie do Zuzanny Wawro, dyplomantki z klasy wiolonczeli pani Magdaleny Jarosz. Zuzia ma świetny słuch oraz zdolności matematyczne. W ciągu całego cyklu kształcenia osiągała znakomite wyniki w nauce. W ubiegłym roku szkolnym w nagrodę za najwyższą w całej szkole średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wyróżniona została stypendium prezesa Rady Ministrów. Poza nauką Zuzia uwielbia wszelką aktywność fizyczną. Kocha taniec, jazdę na nartach i górskie wędrówki. W domu chętnie piecze ciasteczka, a gdy tylko jest okazja, zajmuje się fryzjerstwem. Czesze włosy, podcina, zaplata i upina. W koncercie dyplomantów Zuzia zaprezentuje Nocturne Fismol Michała Glinki. Przy fortepianie towarzyszyć jej będzie pan Łukasz Magdziak. Zapraszam. Thank you.
Kolejny, tegoroczny dyplomant, Jan Tarczyński, uczy się w klasie fortepianu pani Doroty Miller. Poza muzyką, Janek interesuje się sztukami walki i ma w tej dyscyplinie spore sukcesy. W 2019 roku zdobył Mistrzostwo Polski w walkach Kyokushin Karate. Już niedługo zawalczy w karate o czarny pas. Obok własnego rozwoju ważne jest dla Janka bezpieczeństwo innych. Od roku jest ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy oraz ratownikiem wodnym. W przyszłości chciałby zostać fizjoterapeutą i pomagać innym w problemach ze zdrowiem. W naszym koncercie Janek wykona Nocturne Cis-Moll op. 27 numer 1 Fryderyka Chopina. Zapraszam, Jan Tarczyński. Thank you.
Joanna Marynowska jest uczennicą klasy skrzypiec pana Krzysztofa Nowińskiego. W szkole Asia osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Poza muzyką najbardziej interesuje się naukami humanistycznymi, m.in. historią filozofii i literaturą. Lubi też języki obce. W wolnych chwilach Asia chętnie sięga po książki i filmy o problematyce społecznej. Czasami lubi sobie też pooglądać coś lżejszego. W koncercie dyplomantów Asia wykona preludium i allegro Fritza Kreislera. Przy fortepianie towarzyszyć jej będzie pan Łukasz Magdziak. Zapraszam. Thank you.
Teraz zaprezentuje się Magdalena Węgielnik, uczennica klasy śpiewu solowego pani Olgi Popowicz. Magda to utalentowana sopranistka. W kwietniu tego roku zdobyła pierwszą nagrodę w 9. ogólnopolskim konkursie wokalnym imienia Zdzisława Skwary w Mławie. Oprócz śpiewu, Madzia lubi grać na fortepianie i bandurze. Interesuje się też historią muzyki. Wśród jej pozamuzycznych pasji znajdują się języki obce i literatura. Magda zna język ukraiński, angielski, włoski i hiszpański, a z autorów książek najchętniej sięga po Dostojewskiego i Tolkiena. W naszym koncercie Magda zaśpiewa arię Odel mio dolce ardor z opery Parys i Helena Krzysztofa Willibalda Glucka. Przy fortepianie śpiewaczce towarzyszy pani Anna Lewosiuk. Zapraszam. Na zakończenie koncertu dyplomantów wystąpi Krzysztof Polnik, wychowanek pana Dariusza Baszaka, bez wątpienia jeden z najzdolniejszych akordeonistów w historii naszej szkoły. Lista nagród i wyróżnień Krzysztofa jest naprawdę imponująca. Aż 20 razy wywalczył pierwsze miejsce w konkursach muzycznych w Polsce i za granicą,
włączając w to wszystkie najważniejsze konkursy akordeonowe w Europie. Dwukrotnie wybrany został najlepszym z najlepszych uczestników, czyli zdobył Grand Prix konkursu. Był też w finale konkursu Młody Muzyk roku 2020, do którego został wybrany spośród ponad 200 znakomitych młodych artystów grających na instrumentach klasycznych. Za dokonania artystyczne Krzysztof otrzymał kilkanaście różnych stypendiów, w tym 2 razy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A poza muzyczne pasje są i takie. Krzysztof uwielbia oglądać dobre filmy, kocha też aktywność sportową, m.in. jazdę na rowerze, nartach i sankach. Jeśli tylko pozwala mu na to czas, lubi sobie coś ugotować. Na finał prezentacji dyplomantów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu w wykonaniu Krzysztofa zabrzmi opracowany na akordeon solo koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego. Przed Państwem Krzysztof Polnik. Dziękuję za uwagę. Thank you.
Thank you.